Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu, w którym pokażę wam przeglądarkową wersję YouTube Music, bo jak się okazuje, że jak się okazuje, jest taka wersja. Nie będę pokazywał wszystkie funkcje, tłumaczył, co one robią, tylko pokażę, gdzie one są. Bo po więcej szczegółów, to proszę o obejrzenie sobie film na temat aplikacji na Androida. Bo w wersji przeglądarkowej działa to dokładnie tak samo. Więc tylko pokażę, gdzie co jest i na tym koniec. I pod koniec powiem wam, bo sobie kupiłem premium. YouTube Premium, bo wczoraj miałem urodziny, 15 marca to sobie zamówiłem. Zobaczcie, pokażę wam. Odpalę sobie YouTube'a. Proszę. Czyta nam się YouTube. Proszę, do góry. YouTube Premium. Bo sobie kupiłem. Nie w ramach urodzin. Także dobrze, ale wracamy do YouTube Music. Później wam pokażę, opowiem właśnie o funkcjach Premium. Jeszcze pod koniec, nie? A teraz jedziemy z YouTube Music. Żeby wejść na YouTube Music, to z przeglądarki dopiszemy. Music. .youtube.com. Link będzie w opisie. Proszę bardzo, mamy YouTube Music w wersji przeglądarkowej. I co my tu mamy? Podobnie jak w aplikacji. Tu mamy podobne do. Czyli, bo ja wczoraj słuchałem właśnie dużo tego YouTube Music, dlatego już mi tu proponują. Podobne, które się mogą spodobać. Tu mamy właśnie tych, jakich wykonawców byłbyś, to sobie możesz rozpocznij, kliknąć i sobie wybrać, tak jak w aplikacji. Nie? Dalej mamy polecane playlisty. Możesz sobie kliknąć każdą kategorię i tu na więcej i sobie przejrzeć albo przewijać, tak lewo, prawo, nie? Tymi strzałkami. Dalej mamy głębokie skupienie. ATB. Bo ATB słuchałem, dlatego mi ATB proponują. Listy przebojów. No bo ATB składanki do ciebie. Trening od społeczności. Wszystkie przeboje. Ciepło w zimie. Dobry nastrój. Twoje ulubione. Składanka do ciebie. Nastroje. Polecane to dyski. Nowości. Rockowe playlisty. Bass Hunter, bo Bass Hunter ja też słuchałem. Kaskada i więcej nie mamy, nie? A jeżeli chodzi o to, jakie ty będziesz miał te zakładki, ty będziesz miał inne zakładki. Bo ty jak będziesz słuchał innej muzyki, to ty będziesz miał inne treści pokazane na stronie głównej, bo to jest zakładka główna, nie? Dalej mamy odkrywaj. I tu mamy wszystkie treści z YouTube'a. Tu możesz sobie kliknąć na nowości i tu będziesz miał wszystkie nowości. Albumy i single, teledyski. Nie, dalej masz listy przebojów przeróżne, sobie możesz poklikać o najpopularniejsze utwory, topowe teledyski, najpopularniejsi wykonawcy na czasie. Nastroje i gatunki. W aplikacji też są, nie? I tu już nie będę ich czytał, bo ich jest dużo, sobie możesz każdy gatunek kliknąć i sobie przejrzeć. No i dalej mamy najpopularniejsze utwory. No, i nastroje gatunki na czasie, no i to wszystko, nie? Jak wygląda taka playlista? Na przykład, no weźmiemy na przykład jakiś album, bo playlista wygląda tak samo. To wyszukamy sobie jakiś album. Equinox od Zara, bo w aplikacji pokazywałem wam tego Oxygen. Tutaj szukamy albumy, bo filtrowanie włączymy, żeby były tylko albumy. I tu mamy Equinox, klikamy, żeby nie grało nam tu nic za chwilę. A nie, chyba nie gra nic. Bo kolumny mam wyłączone, żeby nam tutaj nie, chyba nie. Dopiero jak kliknę odtwórz, nie? To mamy listę album. To wygląda, nie? I mamy dosyć ciekawie to wygląda. Taki sposób, no, dostosowany do komputera, nie? Do desktopa. No i tu mamy oczywiście lajkowanie, dyslajkowanie,
i to ma nic. Z każdym utworem możemy zrobić włączyć radio o tą podstawie utworu, utworzyć jako następny, dodać do kolejki, dodać do biblioteki, do playlisty, którą sobie możesz stworzyć tutaj z tego poziomu, nie? Udostępnianie, nie? Jeszcze i pokazanie wykonawcy, a z konkretnym albumem możesz zrobić takie rzeczy jak otworzyć osobą, włączyć radio, otworzyć jako następny, dodać do kolejki, dodać do playlisty, dodać do utworzyć wykonawcę udostępnić linka, nie? O, na Facebooku i na innych mediach społecznościowych możesz skopiować linka po prostu, nie? Jeżeli chodzi o na przykład jakąś playlistę, to przejdźmy na stronę główną. Wyszukamy jakąś playlistę. Praca do rytmu, to jest playlista. Możemy otworzyć losowo, dodać do biblioteki, nie? No i tutaj mamy menu jeszcze. To same opcje, to w przypadku albumu, więc ich nie będę powtarzał. Podobnie z utworami jest, nie? Sobie wstrzymajcie film i sobie zobaczcie, co tu jest, nie? Pokazanie albumu i te wszystkie opcje, nie? No i tak wygląda wersja przeglądarkowa. Jeszcze mamy zakładkę biblioteka. I tu sobie możemy przejrzeć naszą bibliotekę i co my tu mamy. Ostatnio mam aktywność, ostatnio odtwarzane i dodawane do biblioteki. Playlisty nasze dodane, utworzone. Albo polubione albumy, utwory, wykonawcy i subskrypcje, czyli kanały muzyczne z YouTube'a. No i to byłoby tyle. To możemy sobie stworzyć nową playlistę, dodać tytuł, opis i właśnie tutaj sobie ustawić, żeby była publiczna, niepubliczna bądź prywatna. Jak na YouTube filmy się wgrywa, albo tworzy na YouTube zwykłym filmy. No i do góry to mamy jeszcze możliwość kastowania do telewizora bądź innego urządzenia obsługującego kastowanie przez Wi-Fi i menu naszego konta. Tu możemy przejść do swojego kanału na YouTube, płatne subskrypcje, bo ja mam opcję taką, bo ja mam wykupione YouTube Premium, dlatego ja tą opcję mam. I tu widzisz, jak sobie tu klikniesz, to będę mógł sobie zarządzać tą subskrypcją. Kupić rodzinną mogę, nie? I zarządzać subskrypcją. Mogę ją anulować i tak dalej. Dalej mamy przełącz konto na inne konto. Google się możesz zalogować, wylogować z konta, przesłać muzykę. Co mnie zaskoczyło, to co ja mogę? Przesyłać muzykę do YouTube'a? To mnie zaskoczyło. Na pewno nie róbcie tego takiego, że ściągacie sobie MP3 z wrzuty czy z jakiegoś chomiku i wrzucajcie do YouTube'a. Tak robić nie wolno, bo możesz dostać bana albo karę jakąś możesz dostać. Bo wytwórnia muzyczna jakaś albo jakiś wykonawca cię może pozwać. Takie coś. Tak się nie robi. Już cię ostrzegam, żebyś tak nie robił. Dalej mamy historię odtwarzania. W tym menu możemy sobie wrócić do jakiegoś utworu bądź playlisty. Utworu. Jak słyszeliśmy jakiś fajny utwór, a nie pamiętamy, co to było i chcemy sprawdzić, to bardzo fajna rzecz. W Spotify'u chyba takiej funkcji historii nie ma. Nie, a szkoda. Ustawienia YouTube Music na komputerze i co my to mamy? Ogólne. Tryb ograniczonego dostępu. To samo, większość opcji są dokładnie te same co w aplikacji mobilnej. Więc pokażę tego, co my to mamy. Powiem coś, czego już mówię. Obejrzcie sobie film na temat aplikacji mobilnej. Tryb ograniczonego, linka dam w karcie. Tryb ograniczonego dostępu, pokaż publiczną muzykę, polubioną muzykę, przepraszam, z YouTube'a normalnego. Ustawienia rodzica, możesz sobie kliknąć i właśnie przejść do tego YouTube Kids i zarządzać tymi profilami, jak w aplikacji pokazałem. Nie, tylko teraz muszę cofnąć się. Co dalej w tych ustawieniach mamy? Odtwarzanie jakości dźwięku.
bo Węgorz płatną subskrypcję premium, tak jak ja teraz, bo wczoraj, poprzedniego dnia, 15 marca, nagrywałem aplikację mobilną i jeszcze tej opcji nie miałem, bo miałem darmówkę. Teraz mam wersję płatną, więc tak jak Spotify. Wersję Spotify darmową mamy reklamy i jakość normalną. A tu możesz sobie wybrać jeszcze wysoką bądź niską, bądź normalną. Ja polecam wybierać wysoką. Do LTE sobie ustaw normalną, a do Wi-Fi sobie ustaw wysoką. Nie ustawiaj niskiej, bo wtedy ta muzyka będzie brzydko brzmiała, bo testowałem. Dalej mamy prywatność, zarządzanie historią oglądania, wyczyszczenie historii, wstrzymanie historii, wyczyszczenie historii wyszukiwania, wstrzymanie historii wyszukiwania, zarządzanie historią lokalizacji, wstrzymanie wyświetlania rekomendacji opartych na aktywności, ukrywanie historii w muzyce Google Play, bo muzyka Google Play, jak ktoś nie wie, co to jest, co to było, bo już tej usługi nie ma. Muzyka Google Play to było poprzednik YouTube Music, czyli muzyka Google Play to był taki, sklep muzyczny z muzyką. Jak, coś jak filmy Google Play. O filmach Google Play robiłem materiał i książkach, nie? No, to kiedyś było coś takiego, co się nazywało Google Play Music i można było sobie słuchać muzyki tam. Ale Google to wycofało i połączyło YouTube'a właśnie z tą Google Play Music. I powstało YouTube Music. Bardzo dobrze zrobili, bo się coś schowało. Dobrze zrobili, bo teraz mamy muzykę z YouTube'a obraną w taką aplikację muzyczną. To jest naprawdę szacun. I to możemy ukryć tą historię w Google Play Music, jak kiedyś używałeś, nie? Ja nie używałem. I usunięcie tej rekomendacji muzyki Google Play. Dalej mamy rekomendacje, zwiększenie trafności rekomendacji oraz usunięcie rekomendacji z Google Play Music. Język i lokalizacja możesz zdefiniować, polski jest dostępny i Polska, kraj też i informacje na temat tej usługi, warunki korzystania oraz polityka prywatności. Jeżeli chodzi o pozostałe opcje, to mamy tutaj jeszcze pomoc, warunki korzystania, polityka prywatności, pomoc i przesłanie opinii. I teraz wam pokażę jeszcze, jak wygląda player, ekran odtwarzacza na tym. Tylko musimy wyszukać taki utwór, który jest NCS. Czyli wyszukamy tutaj elektronomia. Tylko zatrzymać muszę na chwilę. Bo ja sobie zatrzymuję i uruchamiam nowe nagrywanie, bo ostatnio mi się komputer też wyłącza. Tak ostro, żeby nie uszkodzić plików. Także zatrzymam i uruchomię nowe nagrywanie. Okej, okay, już to zrobiłem. Ale wyszukamy elektronomia. Na YouTubie to jest, więc tutaj też to będzie. Wykonawca, elektronomia. No mamy Energy, jakiś utwór. Play. I odtwarza nam się muzyka. Może słyszycie. Tak, powinniście słyszeć. I teraz ekran odtwarzacza wygląda tak. Sobie tutaj możemy go rozwinąć. O, i tak to wygląda. Mamy na ekranie odtwarzacza możliwość wyszukiwania szybkiego. Wielka, ogromna okładka płyty. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Możemy sobie tą okładkę mini odtwarzacz uruchomić. O, to będzie taki właśnie na dole pasek. I na pełnym ekranie uruchomię dokładkę, co jest według mnie bez sensu. Ale tak możemy zrobić. I po prawej stronie mamy następny, czyli właśnie błąd tłumaczenia. Według mnie powinno to się nazywać kolejka, a nie następny. No i właśnie kolejkę odtwarzania tu mamy. Możemy te utwory sobie przesuwać, jak w aplikacji. Dalej mamy tekst piosenki, jeżeli jest dostępny. I podobne utwory do aktualnie odtwarzanego, żeby sobie coś szybko znaleźć, nie? Te listy, utwory i wykonawcy. Bardzo fajna jest sprawa. No i na dole mamy przewijanie do tyłu, play, pauza do przodu. Czekajcie.
Dobra, na dole mamy przewijanie do przodu, do tyłu, do play, pauza do przodu, czas trwania utworu, tytuł utworu, wykonawca oraz album oraz, i playlistę, jeżeli do jakiejś należy, lajkowanie, dezlajkowanie oraz lajkowanie i menu utworu. Możemy szybko włączyć radio i wszystkie te opcje, które tam były w bibliotece, co wam pokazywałem, nie? Dalej mamy głośność, odtwarzanie w pętli i losowe. Oraz właśnie ten player, ale przepraszam, to mi się chomikuje, włączyło, przestawię tego chomika. O, i możemy ten player sobie schować, nie? No, no i to byłoby tyle z wersji przeglądarkowej. To miało być właśnie takie pobieżniejsze, nie? Niż poprzedni materiał. Jak będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem, proszę pytajcie. Nie? Chętnie się powiem. Jeżeli chodzi o wersję tutaj darmową, czy to działa, to już ja już nie będę w stanie sprawdzić tego, bo w praktyce, nie? Bo ja już mam wykupione premium. Więc, ale wyczytałem, że działa. Tak jak aplikacja działała z reklamami, to darmowa wersja YouTube Music w przeglądarce też działa, nie? I też wyczytałem, że możesz też sobie zainstalować aplikację, tak zwaną aplikację progresywną. Czyli taką stronę internetową obraną w program dla Windowsa. Robisz menu w przeglądarce i tu powinna być opcja instaluj aplikację. Aplikację, o. Zainstaluj YouTube Music. O, i możesz sobie zainstalować, nie? Nie teraz, bo w Chromie też to działa. Podobno. Bo to tylko w przeglądarkach opartych na Chromium chyba działa. Bo ja Firefoxa nie używam. Otworzę wam i zobaczymy, nie? Z tego co wiem, to niestety w Chromie nie ma opcji, bo to jest aplikacja progresywna, to jest tak zwany web app. Web app, to X, czy jakoś, to dla Windowsa 10 i 11. To prawdopodobnie tylko w Chromie jest, w Edge, przepraszam, Microsoft Edge. Bo tutaj, jak widzicie, nie ma zakładki aplikacje, nie? To jak się dowiem, to wam napiszę w komentarzu, nie? I zrobię taki jeszcze jeden kiedyś króciutki materiał, jak zainstalować taką aplikację w Chromie. Ale pokażę wam. No, bo tu mamy karty. Pokażę wam, jak to działa. Klikamy w Edge, nie? Klikamy opcję menu, aplikację, zainstaluj YouTube. Klikamy zainstaluj. YouTube Music, przepraszam. O, i teraz mamy sobie tutaj zrobić. Przypięcie do paska zadań, przypięcie do ekranu startowego, tworzenie skrótu na pobicie i automatyczne uruchomienie po zalogowaniu się użytkownika do urządzenia. Nie? No i możesz sobie tak zainstalować, bo to ci powiem, bo to ci umożliwi odtwarzanie muzyki w tle. A teraz to zobaczymy. Próbujemy tą aplikację odinstalować. Włączymy tego music. Jeszcze raz. Sprawdzimy, czy to odtwarzanie w tle działa, bo ja mam premium, tylko pytanie, czy musi być aplikacja zainstalowana. Dobra, to musimy przejść do ustawień systemu. Klikamy prawym. Menu start, ustawienia. Szukamy teraz programy i aplikacje. Aplikacje i funkcje. Jeżeli masz 10, to będziesz miał troszkę inaczej. I tu wyszukujesz, ja pokazuję to wam na Windowsie 11. A będziesz miał pytania, to pisz. Teraz próbuję ci pomóc, ale filmu nie zrobię, bo nie mam już 10, nie? Windowsa 10. Tylko muszę sobie... dobra, to muszę włączyć sobie głośniki monitora, bo nie mam pilota. Teraz to sobie, ale sobie nie przyniosę. Dobra, to teraz musimy przełączyć się na monitor i teraz będę miał dźwięk. Tak. No mam. Dobra. Nie mamy już aplikacji, więc teraz szukamy w wyszukiwarce. Znowu elektronomia. Bo to jest muzyka NCS. Energy, klikamy play. Ściszę trochę, bo jest głośno.
To jest muzyka No Copyright Sound, także spokojnie, gra sobie coś. Ja taką muzykę lubię. Zamykam to. Widzicie? Wprowadzone zmiany mogą nie zostać zapisane. Czyli po prostu przeglądarka informuje nas, że może coś się stać. Czyli muzyka zostanie wyłączona, prawdopodobnie. Klikamy wyłącz. Aha, widzicie, nie działa. Czyli otwieramy przeglądarkę z powrotem. Wchodzimy z powrotem na to music. Instalujemy aplikację. I zainstaluj aplikację YouTube Music. Zainstaluj. No utworzę sobie na pulpicie i połączę sobie autostart. A to mnie. No zobaczymy raz. Albo dobra, nie. Po co mi autostart? Dobra. Zamykamy normalną przeglądarkę i powstała nam taka, a widzicie, taka aplikacja nam się uruchomiła. Bez polskiego adresu, bez niczego, nie? I tutaj wyszukamy teraz. Odpalimy ten sam kawałek. I spróbujemy teraz tutaj zamknąć to okno. Znowu pyta nas, czy zamknąć, czy się może coś wyłączyć, muzyka, no zobaczymy. Wyłącza się. Ale może będzie można schować do traja, na przykład, nie, albo gdzieś, no zobaczymy. Jeszcze raz wyszukamy elektronomię. I jeszcze raz odpalimy ten sklep, ten utwór od początku, chowamy do paska i gra w tyle, nie? Czyli nawet jakbyś miał darmową wersję, to prawdopodobnie by ci grała, bo to jest komputer, więc to możesz sobie schować, zminimalizować po prostu, nie? A Google tego nie przewidział. Dobra, wyłączasz. No, może sobie grać ta muzyka na moim kanale, bo to jest NCS. Tak, ale wyłączasz, żeby nie przeszkadzało. Może słyszałeś tę muzykę, nie, że gram. Jak nie, to jeszcze raz zobaczymy. Robię głośniej. Zamykam okno. Wejdź. I się wyłącza muzyka. Nie, ale możesz sobie schować. I polecam ci wgrać sobie tą aplikację, bo dzięki temu możesz właśnie po prostu skrót na pulpicie. Tak jakbyś nagrywam forum android.com.pl i dobre programy zainstalowane na telefonie. To jest dokładnie to samo. Aplikacja progresywna. Tylko to jest właśnie to, co się teraz stało. Ja na to mówię widescreen. Czyli się po prostu zrobił jak zamykasz. I włączasz jeszcze raz, także się nie denerwuj, że się nie włącza. Wyłączysz i włączysz, to się otworzy. Minimalizuje i gra. Nie, możesz teraz sobie pracować na komputerze, nie? Muzyką. Dobra, no i to byłoby tyle ode mnie, jeśli chodzi o wersję przeglądarkową. Będą pytania, a teraz przejdziemy sobie do normalnego YouTube'a. Pokażę wam wersję premium, co tam możemy zrobić. Szybciutko jeszcze, nie? Także otwieramy normalnego YouTube'a przez przeglądarkę Microsoft Edge. Jeżeli chodzi o tą wersję, o tą aplikację w systemie, to ja się dowiem, czy w Chromie można też to zrobić. Jeżeli tak, to zrobię film osobny, taki krótki. Jeżeli nie, to tylko napiszę w komentarzu. Otwieramy normalnego, zwykłego YouTube'a. I co my tu mamy? Przejdę sobie na swój kanał, żeby nie było problemu. Albo dobra, wejdziemy na NCS. Tylko tu wyszukamy elektronomię. Energy, dokładnie ten sam kawałek sobie wejdziemy. Łączmy, nie? Elektronomia Energy, NCS Release. To będzie to. Ciszę trochę wam, żeby nie przeszkadzało. Dobra, mamy. I teraz jakie funkcje ma YouTube Premium? Co to daje? Mamy opcję pobierania. Pobierz. Ale może zaczniemy od tego, czy tutaj jest też aplikacja. Ta progresywna. Jest. Klikamy menu. Przeglądarka Edge. Wybieramy aplikację. I zainstaluj YouTube. Wybieramy zainstaluj.
O, i nam się otworzyło to i znowu możemy usłyszeć skrót na pulpicie, dodać do autostartu i dokładnie to samo, co z Music zrobiłem, nie? O, i mamy YouTube'a bez paska adresu, normalnie jak taki program na Windowsie, jakby był zainstalowany, proszę bardzo. Nie wiem, czy wersja darmowa to oferuje, pewnie tak. Jak się dowiem, to wam napiszę. Elektronomia, energii. I to pobieranie wam pokażę tutaj. Mamy możliwość kliknięcia pobierz. Klikniemy na to i ściąga nam tutaj, jak widzicie. Teraz możesz sobie kliknąć menu na YouTubie po lewej stronie. Szukamy opcji pobrane pliki. Tutaj, bo w wersji darmowej tego nie ma. I mamy pobieranie. Widzicie? To jest właśnie funkcja premium. I teraz pewnie się pytacie, czy to jest na dysku zapisane. Tak, to jest na dysku, tylko pytanie gdzie, nie? Ja jeszcze do tego nie doszedłem, ale prawdopodobnie jest to zapisane w danych przeglądarki. Tak jak tam, gdzie są strony internetowe zapisane, hasła, cache, żeby nie szło tego tak wydostać, nie? O, pobrało się. I mamy teraz... Musicie mi uwierzyć, bo nie będę sobie odłączał internetu od komputera, ale sprawdzałem to na Androidzie i działa to offline. Zobaczcie, otwieramy, w ogóle nie ma ekranu ładowania, odtwarzam to z dysku. Bo jest na niebiesko pobrane, nie? I możemy słuchać sobie bez internetu. Koniec, żadne wtyczki, żaden tam downloader, żaden FLV, jakieś inne dziwne strony, nie do końca zaufane. Po prostu kupujesz premium i możesz sobie ściągać filmiki, nie? I oglądać bez internetu. Muzykę tak samo. Jak nie pokazałem, to przejdziemy do tego music. Tutaj mam music, YouTube music, proszę bardzo. Wyszukamy to, elektronomia. NCS, to samo. I tu możesz sobie kliknąć menu i tu masz opcję pobrania. Albo cały album możesz sobie pobrać, jak wybierzesz sobie menu przy albumie, nie? Ja wybieram sobie konkretny utwór, klikam sobie opcję pobierz. Tutaj taka opcja powinna być, przynajmniej w aplikacji mobilnej jest. On radio, a to nie, to może w wersji komputerowej nie ma. Bo nie widzę takiej opcji. Pokaż album, nie, chyba nie ma takiej opcji, wiecie? W wersji przeglądarkowej, a szkoda, mogłoby być, nie? No nie ma, nie widzę chyba. Czekajcie. Otwórz, dodaj. Nie ma. To tylko na aplikacji mobilnej. Jest opcja pobierania tych utworów chyba. Bo byłoby w bibliotece, nie? W pobranych plikach, nie? Tutaj by była biblioteka i tu bym miał pobrane pliki. Nie? To wam pokażę za chwilę na Androidzie. Dobra. No to byłoby teraz tyle chyba od tego. Pokazałem wam tą funkcję premium pobieranie. No i to, że jeszcze działa w tle, nie? Na Androidzie, czy tam na iOS. To teraz właśnie przejdziemy sobie na Androida, pobawimy się tymi funkcjami premium, co tam możemy zrobić, czy pobrać też można. Można, bo sprawdzałem. Także przechodzimy do Androida i widzimy się na telefonie. Jestem z wami przy kamerze. Mogłem nagrywać pulpit ekran telefonu, ale tak będę miał lepiej chyba, bo nie chciało mi się już tam włączać tego programu. Dobra, jestem z wami. Możemy sobie teraz pokażę wam to. Ojejku, co to mi się jakiś czat włączył. Pokażę wam, no z góry przepraszam, to jest jeden z moich subskrybentek mojego kanału, to był jej awatar. Z góry przepraszam za ujawnienie awatara na YouTube. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. A nie, ona chyba taka, on taka jest, że nie będzie robiła problemów. Dobra. Tam danych osobowych, imienia i nazwiska nie było, tylko był obrazek, jakiś ten kwiatek. Dobra, a wracamy do tematu.
Otwieram sobie YouTube Music i pokażę wam najpierw, że można sobie pobierać wersję premium. Tak już oblicze już nie mam, tej czwartej zakładki zmień. Już są tylko trzy, bo mam, mówię, bo mam to kupione. Klikamy teraz znowu, tutaj wyszukamy sobie. Czasem poprawi się tylko. Elektronomia, proszę bardzo. Mamy energii, znowu ten kawałek weźmiemy, odtworzymy. Ten sam. Przyciszyłem, żebyście mnie słyszeli. Gra muzyka. I teraz klikamy, wychodzimy z aplikacji. Tyk. I gra. Nic się nie wyłączyło. A w wersji darmowej, bo wam w poprzednim materiale nie pokazałem tego. Więc musicie mi uwierzyć na słowo. Wyłączało się to. Jak klikałem ekran główny, to się wyłączała muzyka. A teraz mam premium i się nie wyłącza. Widzicie? Możemy do tego wrócić i normalnie odtwarzać tak jak na Spotify Premium. Wyłączamy. I teraz pokażę wam jeszcze tutaj, że możesz sobie film włączyć. O! Bo ta opcja jest tylko w premium dostępna. Nie? Proszę. I przełączać się między utworem a filmem. Dobra, teraz jeszcze to pobieranie, nie? Bo ktoś się może zainteresować. Pokażę wam to na pojedynczym utworze, ale na albumie czy playliście też możesz to zrobić. Otwierasz, wybierasz sobie jakiś utwór, albo pozycję, albo no po prostu playlistę, albo album, nie? Klikasz w menu i tu będziesz tam opcję pobierz. Klikamy pobierz. I teraz nam to zadziała, proszę bardzo. Kliknąłem pobierz i teraz gdzie te pobrane są. Wchodzimy do biblioteki. O, nie wychodzimy, tylko biblioteka włączamy. O, biblioteka i tu będę miał pobrane pliki. Ale musimy nawet wejść do utworów. Utwory, bo ja pobrałem utwór. A nie, pobrane mam na samej górze. To nie klikajcie utwory, tylko pobrane. Tu. Bo coś zmienili, bo wczoraj była aktualizacja. I to mamy inteligentne pobieranie. Jeżeli w nocy połączysz się z siecią Wi-Fi, automatycznie pobierzemy twoją ulubioną muzykę, aby nigdy nie zabrakło ci utworów do słuchania. Po prostu podaj liczbę piosenek, a my zrobimy resztę. A można to wyłączyć? Nie, ja to sobie odrzucę, bo ja nie chcę ściągania. Żeby coś się automatycznie ściągało na telefon. Dobra, ja chcę decydować, co mi się pobiera i kiedy. No i tu mamy pobrane utwory bądź playlistę. Nie, jak weźmiemy jakąś playlistę. Klikniemy, wybieramy na playlistę, klikamy menu i klikamy opcję pobierz, to będziesz miał opcję pobraną, nie też. Ściąga nam utwory i w bibliotece w pobranych plikach tutaj będziesz miał też oblicze już się pobrało, a nie pobiera się jeszcze. Ale będziesz miał, widzisz, playlistę, nie pobraną też. I tymi pobranymi plikami możesz sobie tutaj zarządzać. Dobra, nie będę przyciągał, pokażę wam jeszcze tego zwykłego YouTube'a. Bo zwykły YouTube normalny też się odtwarza w tle. Weźmiemy sobie, wyszukamy tutaj właśnie to elektronomię. Proszę. Gra, muzyka. To jest YouTube'a zwykłego. Klikamy ekran główny. Pyk. Włączył się PIP, Picture in Picture. Czyli możemy teraz sobie przesunąć to okienko. Albo je całkiem schować. Klikając na tę strzałeczkę. O, teraz zamknąłem, bo kliknąłem na krzyżyk, ale tam jest taka strzałeczka obok tego jeszcze.
Odtwarzanie w tle jest włączone. No, YouTube Premium pozwala na odtwarzanie filmy, gdy ekran jest wyłączony. No, możesz zmienić to w ustawieniach. No, można to wyłączyć, ale po co to wyłączać, nie? Nie teraz, nie będę tego wyłączał. O, i możesz przez strzałeczkę sobie tutaj kliknąć i schować, powiększyć na cały ekran, nie? I wyłączyć ekran całkiem też. Po prostu YouTube Advanced, nie? No. Dobra. No i tak to widzicie wygląda. Pokazałem wam najważniejsze funkcje YouTube'a Premium. Jeszcze możemy sprawdzić. No, to by temat powoli wyczerpałem chyba. Więc nie będę przeciągał. Jeszcze wam pokażę na to, że możesz sobie w ustawieniach aplikacji YouTube Music zmienić się jakość dźwięku. Więc wchodzimy na ikonkę YouTube Music, ekran główny, ikona konta, ustawienia. I tutaj właśnie w Premium możesz sobie zmienić jeszcze jakość dźwięku dla sieci komórkowej i dla Wi-Fi. Dla sieci komórkowej ustaw sobie normalną, a nie wysoką, tylko sieć komórkowa ustaw sobie normalną. Ja sobie tak zrobię. A dla Wi-Fi sobie ustaw wysoką, zawsze wysoką. Bo Wi-Fi to jest Wi-Fi, to tam nie ma ograniczenia tego pakietu, nie? No właśnie, tak chyba, że masz pakiet Wi-Fi przez LTE. Jakieś udostępnienie ETE, to wtedy zmień sobie to na normalną, żeby pakietu nie wyczerpać. Ale ja nie mam tegoś takiego, że w domu mam ETE udostępniane przez Wi-Fi, tylko mam internet radiowy, tak zwany WISP. Wireless Internet Service Provider. Czyli radiowy, po prostu taki lokalny internet, od lokalnego dostawcy. I tam nie ma limitów, bo się go pytałem kiedyś, tego techników od dostawcy. I powiedzieli mi, że nie ma limitów. Zawsze ustawiam tam, gdzie mogę, zawsze ustawiam na full jakość, nie? Bo po co używać słabszej, jak można na lepszej. No. I temat powoli wyczerpałem. Jeszcze pokażę wam, jak kupić to premium, bo wiem, film długi, miał być krótszy, ale będzie za to wyczerpany temat. Pokażę wam jeszcze, jak kupić premium. Ale jeżeli chodzi o kupowanie premium YouTube'a, kupujcie to przez komputer, bo będzie to po pierwsze lepsze, wygodniejsze, ja tak uważam, jak kupujecie coś, jak możecie, to kupujcie to przez komputer. Bo jak będziecie robili to przez telefon, to albo się coś pomylicie, bo to dotykowe jest, to możesz się pomylić coś i będziesz potem miał problem. Także naprawdę, używajcie komputera do tego, nie? Więc wchodzimy na pulpit, wchodzimy na YouTube'a normalnego. Przez przeglądarkę internetową pokażę wam, gdzie się kupuje i jak to kupić. Bo ja już w praktyce wam nie pokażę, tylko opowiem. Bo ja już to mam kupione. Wchodzisz na YouTube'a, potem logujesz się na konto Google swoje, klikasz tutaj na swoje logo, wchodzisz do zakupy i subskrypcje. I tu będziesz miał dwie ikony: YouTube Premium i YouTube Music. Ty wybierasz sobie, co chcesz. Ja wybrałem sobie premium, jak widzicie, mam wykupione, nie? I tam będziesz miał opcję więcej informacji. Klikasz na to więcej informacji i tam będziesz miał opcję potem kup. I wtedy ci się pojawi ikonka, okienko. Pojawi ci się okienko z polem tekstowym, gdzie musisz podać numer karty kredytowej bądź debetowej, bo tylko karta jest akceptowana. Nie ma innej formy płatności, jest tylko Google Pay. A Google Pay to jest płatność przez kartę kredytową. Podajesz numer, potem podajesz ważność, czyli do kiedy ta karta jest ważna, i CVC, czyli kod CVC. Od spodu karty jest taki trzycyfrowy kod. I podajesz te wszystkie trzy informacje, klikasz na niebieski guzik kup i potem będziesz miał potwierdzenie w aplikacji bankowej na telefonie albo w bankowości internetowej, nie? Albo SMS ci przyjdzie z kodem i będziesz musiał go wprowadzić, albo akceptację przez aplikację mobilną swojego banku, nie? Do którego jest przypięta ta karta kredytowa. I tak to wykonasz, to wszystko potwierdzisz, to zostanie transakcja zatwierdzona i zostanie to wykupione.
Ale płatność zostanie wykonana dopiero 2 miesiące później od wykupienia, bo pierwsze 2 miesiące są za darmo, przynajmniej na czas nagrywania filmu, nie? No. Jak widzicie, tu mamy jeszcze rodzinną, możesz jak sobie kupisz na indywidualną, to możesz to zmienić na rodzinną. No ja tego robił nie będę, po takiej potrzeby nie mam. No i to bo teraz to już byłoby tyle. Jak będą jakieś pytania odnośnie kupywania premium YouTube'a, albo jakiekolwiek inne pytania związane właśnie z YouTube Music, albo aplikacją mobilną i przeglądarkową wersją mnie, to pisać w komentarzu, a ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Jak się dowiem odnośnie tej aplikacji, takiej komputerowej, tej progresywnej, czy można w Chromie to doinstalować, to napiszę w komentarzu i zrobię taki kilkuminutowy, może 3-minutowy film, nie? Ale też nie mówi, że to tylko Microsoft Edge działa. To już musicie mi napisać, nie? A jak używasz innej przeglądarki, to zawsze przecież możesz sobie skrót do strony utworzyć. To jeszcze wam pokażę, że możesz sobie skrót do strony internetowej stworzyć. Masz Chroma albo inną przeglądarkę i tutaj powinien być też opcja stworzenia skrótu. Jeżeli nie, to klikasz prawym klawiszem myszy na pulpicie. Nowy. Skrót. I tu wpisujesz adres strony internetowej. http:// music.youtube.com. I tak jak takie coś wpiszesz, klikniesz dalej i wpiszesz tu sobie nazwę. Test. Klikamy zakończ. I pojawił ci się skrót. Na pobicie. Proszę to. Nie? Klikasz 2 razy i ci się strona wczytuje. Jak nie używasz Edge'a i nie ma tej opcji tej aplikacji, nie? No, to tak możesz sobie jeszcze zrobić. Dobrze, a teraz już z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Czekajcie, taki mały update, bo jeszcze tylko wam powiem, ale to kilka sekund, bo nie zapomniałem powiedzieć wam, że Edge Premium, YouTube Premium blokuje reklamy. Nie, bo nie powiedziałem o tym, nie w postprodukcji się wspomniało. No, to taki mały, krótki update. Nie udowodnię wam już tego, że reklam nie ma, bo po prostu ich nie ma. Nie, bo ja mam już to kupione. Więc po prostu, bo bym musiał czyjeś filmy włączać, bo na swoich filmach to w darmówce też nie ma reklam. Bo to jest YouTube Studio stworzałbym, nie? No, więc dobra. No, to tylko taki dobyt. I jeszcze powiem wam, czy warto. Moim zdaniem warto, przynajmniej jeżeli korzystasz bardzo dużo z tego YouTube'a, to warto korzystać, warto sobie kupić, bo ci się to zwróci. Zwłaszcza jak jesteś twórcą, to nie używaj żadnych blokerów, reklam na YouTube, bo przynajmniej tak jak mi. Możesz dostać jakieś powiadomienie, żebyś sobie kupił, bo blokujesz reklamy na YouTube, nie? No, takie coś dostałem, takie upomnienie. Więc lepiej nie ryzykować. Ale jak nie jesteś twórcą, to spokojnie możesz sobie tam blokera użyć, nie? Bo tam ci te nie namierzą. Bo nie mają jak cię namierzyć, jeśli chodzi o YouTube'a, bo tam nie tworzysz nic, nie dodajesz. Nie? No właśnie. A jeśli chodzi o Androida, to YouTube Vast, czyli ta aplikacja, o której robiłem materiały, ale tych materiałów już nie znajdziecie na kanale, bo już ich nie ma. Już są usunięte. YouTube Vast to był taki zmodyfikowany YouTube, nie? Który właśnie oferował funkcję premium za free. To było takie nie do końca legitne. W końcu YouTube się za to zabrało, Google się za to zabrało i twórców znaleźli i w końcu dostali jakąś tam karę, nie? Ci twórcy tej aplikacji, Vance Group chyba to się nazywało, czy jakoś. No, ta grupa, nie? Twórców tego projektu. Vance Project chyba to się nazywało, czy jakoś. Nieważne jak się to nazywało, bo już tego projektu nie ma.
strony internetowej też już nie ma, bo ona już została zamknięta. Także no, także już nie myślcie o YouTube Bans, bo go już nie znajdziecie. Ja nie muszę myśleć, bo już mam problem, więc nie muszę kombinować z żadnymi wtyczkami, żadnymi pobieraczami i tak dalej, nie? Bo mogę sobie tak po prostu pobierać. I tam reklam nie muszę blokować, bo ich nie ma. No, także teraz już naprawdę do końca, wyczerpałem temat. Do zobaczenia. Cześć. Taki update, nie? Bo się przypomniało. Cześć.